Eluwinając ten promień, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku Adwentu. Dzisiaj jest 2 grudnia, godzina 14:00 i wiem, to nie jest bardzo świąteczna recenzja, ale chcę bardzo ją zrobić i wam fajnie wrzucić, więc dziś świąteczny test smaku nieświątecznego picia, czyli Oshi Cyberpunkowe. Tak ona wygląda, ono. Jest ono w dwóch smakach, no i co? Zacznijmy sobie chyba od tego chyba mniej mojego faworyta póki co, czyli żółtego. Jest to o smaku brzoskwini oraz truskawki. Zobaczmy, jak będzie smakować. Jak też pamiętacie, Oshi Maty smakował mi bardzo dobrze. Oshi Wiedźmina również smakował mi bardzo dobrze. Oshi Maty już niestety nie mam. Nie wiem, czy już nie ma ich w Żabkach, po prostu nie mogę ich znaleźć. Dobra. A no i pamiętajcie napisać Advent. Tutaj hashtag Advent. Pamiętajcie napisać w komentarzu, jeśli chcecie YouTube kolejny odcinek Adwentu. No i zostawić łapkę w górę oraz subskrypcja tym kanale, no nie? Czuć brzoskwinie i truskawkę, ale chyba przeważa brzoskwinia. No dobra, spróbujmy. Smaku przeważa brzoskwinia moim zdaniem. Truskawka jest lekko wyczuwalna, ale moim zdaniem Oshi, te właśnie żółte, cyberpunkowe, jest bardzo dobre, więc polecam. I chcę wam, a pod koniec odcinka dam wam takie małe info. Otwórzmy teraz czerwone Oshi, czyli Oshi o smaku wiśni i imbiru. Kocham wiśnie, naprawdę. Z moim zdaniem to będzie mój faworyt. Czemu nie ma wiśniowych chipsów? O tak, czuję bardzo dużo wiśni i to mi się bardzo podoba. Spróbujmy. Trochę imbirku czuć, tak w przypadku Oshi Maty, ale głównie smak czuję wiśnie. Więc zdecydowanie z tych dwóch napojów bardziej smakuje mi ten po prawej, czyli czerwony. Tak jeszcze raz one wyglądają. Są one naprawdę mega dobre. Żółtemu daję jakieś 7 na 10. Czerwonemu... Kurwa no. Chwileczkę. Czerwonemu myślę jakieś 8,5 na 10. A teraz ważne ogłoszenie. Już niedługo na tym kanale w nowym roku będzie właśnie seria Cyberpunk. Będzie na tym kanale seria właśnie Cyberpunka 2077. Więc czekajcie, bo już niedługo na kanale, już w nowym roku, za miesiąc macie serię Cyberpunka. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z Adwentu. Będzie to trzeci odcinek 3 grudnia o godzinie 14:00. Ustawcie sobie przypomnienia, budziki, no i wiadomo co robić. Subskrybować tutaj kanał oraz łapkę w górę walnąć i napisać hashtag Advent, żeby był kolejny odcinek. Życzę wam miłego dnia. No i co? Eluwina!